Siemanko widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku z Armrest Simulatora i cel na dzisiejszy odcinek jest mega prosty. Przynajmniej dla was do oglądania będzie mega prosty, bo ja będę robił jak najwięcej super rebirthów, odblokowałem sobie wreszcie czwartą krainę i za chwilę się po prostu jej pozbędę. Przygotowałem się jeszcze z pecikami, mam takie dwa Big Evil Owl Rainbow, tu jeszcze jakieś mniejsze i po prostu inne pety. Wszystkie zrobiłem do tej maszyny, jakie chciałem zakładać. Więc widzowie, to już wszystko tutaj mam zabrane, nic więcej nie chcę kupić, wszystko mamy przygotowane, no to stracę wszystko, ale myślę, że będzie warto. Zobaczymy, ile uda mi się, czy zrobię maksymalną ilość tych super rebirthów. Klikamy, no i widzowie, straciłem wszystko, nie mam nic, traili nie mam, rebirthów nie mam, chociaż mam te 100% i upgrade'y, ale nic nie będę kupował, bo tak jakbym musiał zaczynać grę od nowa całkowicie. Ile dostanę za taki jeden trening? O 16 milionów. Ej, spoko. Mogę już pokonać tego bossa? No oczywiście, że mogę. Dobra, mamy 15 tysięcy winów. Uciekamy już ze szkółki, jesteśmy na drugiej krainie. I zróbmy jakieś rebirthy. Ja chyba potrzebuję 600% plus 100, czyli będę trzeba 700%. Mam już 205, więc elegancko. Odbierzmy sobie tutaj nagrody, bo to mi fest pomoże. Ile mam już? 140 parę milionów. Czy ja mogę z kimś walczyć? Z tym mogę. I czy ja go pokonam? Pokonany. 15k kolejne. Rebirthik. Ale ja sobie chwilę potrenuję i zaraz z nimi powalczę i lecimy z kolejnymi rebirthami. Jeszcze muszę traile kupić. Właśnie. Muszę jakiegoś traila kupić, żeby tu nie było przypału. Kupmy tego za 3,5k na razie. Mamy już 3 besiły. No, no to ładnie. A ten? Do pokonania? Na luzie. Lecimy z doktorkiem. Doktorek też chyba będzie na luzie. Oj, nie tak łatwo z doktorkiem. No to doktorek nie na luzie. Ale wiecie co, na to poradzimy widzowie. Pyk, dwa rebirthy. Szybki trening, zaraz doktorek będzie płakał. Dobra widzowie, 20 milionów. Lecimy szybko na trzecią krainę. No już mamy to zrobione. Lecimy z kolejnymi rebirthami. Już 400% mam, więc coraz bliżej się. 300% mi brakuje i będziemy mogli zrobić kolejnego super rebirtha. Czas na szybki trening. Już po 1600 dostaję i mam cały serwer widzów. Pozdro dla wszystkich widzów, co teraz pomagają w odcinku. No i dobra widzowie, nafarmiłem wreszcie sobie kolejne rebirthy na kolejnego super rebirtha, więc lecimy od razu robić kolejnego super rebirtha. No i zresetowało mi wszystko. Zrobiłem sobie team petów pod winki, więc troszkę mi to dłużej zajęło. Takie na szybko enchanty robiłem. Żeby cokolwiek mieć, niestety krainkę mam zablokowaną, znowu wszystko straciłem. To idziemy sobie szybciutko na autotraina, zakładamy sobie cały teamek pod winki na szybciutko i po tysiaczka dostaję. No i lecimy z kolejnym super rebirthem, muszę sobie wszystko tu wyfarmić elegancko, ładnie, super rebirth i trzecia gwiazdeczka wpada na moje konto. No i znowu od początku zaczynamy, zakładam pety do treningu, kilka uderzeń tutaj. Wracamy, idziemy na czempiona i tak w kółko. Ja teraz sobie idę na awka i widzimy się, jak zrobię więcej tych super rebirthów. One hour later. No i widzowie, wracamy z powrotem. Mam 9 bilionów winów. Mam 9 super rebirthów. Robimy ostatnie rebirthy. Łącznie z tym mam 1425%, ale robimy ostatniego, 10 super rebirtha i mam na sam start od razu 1000% za rebirthy, więc jest to kozackie, jak dla mnie, do trenowania i wbijania winków, żeby sobie otwierać lepsze jajka, uzupełniać indeks i inne pierdoły robić. To jest to wielki progres. I dla ciekawskich, ile mi to zajęło? Jak ma być szczery, poza tym enchantowaniem petów, na które straciłem godzinę, żeby trochę więcej winów zarabiać, ale opłacało się, bo 90% więcej winów dostaję. A całość bez tego enchantowania zajęła mi 4 godziny, o dziwo 4 równe godziny. Nie spodziewałem się tego. Więc jak na 10 super rebirthów poświęcone 4 godziny, to nie jest tak źle. Mógłbym to wydać i dalej farmić sobie, przynajmniej pokupywać te upgrade'y po jeden. Na przykład extra lucky albo enchant lucky, bo to według mnie najatrakcyjniejsze póki co upgrade'y poza pet equip. Ale jak widzicie, mając takie dosyć średnie pety, i bez potki na podwójne winy i Game Passa na podwójne winy, bo akurat tych Game Passów i potek nie mam, udało mi się całkiem szybko uzbierać taką pokaźną ilość super rebirthów. Ja wam dziękuję za oglądanie, piszcie w komentarzach, czy też macie już tyle super rebirthów co ja, czy po prostu zaczynacie farmić, albo jeszcze macie za słabe pety, aby to robić. Pamiętajcie o łapeczce w górę, o subiku,
i myślę, że jeszcze przygotuję dla Was osobny materiał, jak najlepiej i najefektowniej robić te super rebirthy, aby szybko je farmić. Dzięki za oglądanie i pa pa!